potrzeba tego wieku, ze względu na jej dziewiczą łagodność i niewinność, na wizerunka przesekana jest najczęściej z warunkiem. W tygodniu, w którym modlimy się o jedność wyznawców Chrystusa, warto zaznaczyć, że święta Agnieszka jest także czczona w Kościele prawosławnym. Modlę się za jej przyczyną o pokój i zgodę dla wszystkich chrześcijańskich wspólnot. Ale także dzisiaj na tej mszy świętej modlimy się w intencji wszystkich babci, a szczególnie tej jednej babci, która przyjechała z nie naszej parafii, ale o innych babciach pamiętamy w naszej modlitwie z racji dnia babci. No i pierwszorzędna intencja to o Boże błogosławieństwo dla Konrada, który kończy dzisiaj? Dzisiaj, ja wiem ile, tylko czy dzisiaj? 18 lat, a więc po wszelkie Boże dary, błogosławieństwo i po dojrzałość, podejmowaniu różnorodnych decyzji w życiu. Na początku tej świętej liturgii Pana Boga za wasze grzechy przepraszajmy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. I Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przedokładam Najświętszą Maryję zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
spotka swego wroga, czy pozwoli na to, by spokojnie dalej szedł drogą. Niech Cię Pan nagrodzi szczęściem za to, co mi dziś uczyniłeś. Teraz już wiem, że na pewno będziesz królem i że w Twojej ręce utrwali się królowanie nad Izraelem. Oto słowo Boże.
Dzisiaj panuje nam święta wieczka, jak słyszeliśmy, oddała swoje życie za Pana Jezusa. Za jej stanowiskiem modlimy się w naszych intencjach. Jest ich bardzo wiele, a dzisiaj jest szczególna. O, my tak mówimy popularnie, o Boże Błogosławieństwo, no tak mówimy o Boże Błogosławieństwo, a co się za tym kryje, to tak niekoniecznie wszyscy wiedzą. Więc zobaczymy, co nam wyjdzie z tego rozważania. Nie wiem, ile lat temu, ale pewien mały chłopiec, wszystkim.
takie życzenia na końcu tej chwili Tobie składam. Może być.
przez proroków, aby oczekiwali zbawienia. Ojcze Święty, tak umiłowałeś świat, że gdy nadeszła pewna czas, zesłałeś na swojego jednorodzonego Syna, aby nas zbawił. On to za sprawą Ducha Świętego stał się człowiekiem, narodził się z Maryi Dziewicy i był do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. Ubogim głosił dobrą nowinę o zbawieniu, jeńcom wyzwolenia, a smutnym radość. Aby wypełnić Twoje postanowienie, wydał się na śmierć krzyżową, a zmartwychwstając wyciążył śmierć i odnowił życie. Abyśmy żyli już nie dla siebie, ale dla Chrystusa, który za nas umarł i zmartwychwstał, zesłał On od Ciebie, Ojcze, jako pierwszy dar dla wierzących Ducha Świętego, który dalej prowadzi Jego dzieło w świecie i dopełnia wszelkiego uświęcenia. Prosimy Cię, Boże, niech Duch Święty uświęci te dary, aby się stały ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa, dla spełnienia tego wielkiego misterium, które On nam zostawił jako znak wiecznego przymierza. Kiedy nadeszła rodzina, aby Jezus został uwielbiony przez Ciebie, Ojcze Święty, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, do końca ich umiłował i gdy spożywali wieczerze, wziął chleb, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Thank you.
Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu, niebezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i do tego Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Thank you.
Królowie.